Starosądeckie Bobrowisko, już oficjalnie otwarte, to niezwykłe miejsce w widłach Dunajca i Popradu, gdzie człowiek może podglądać przyrodę. Jesteśmy praktycznie dokładnie w widłach Dunajca i Popradu, nad tak zwanym mętnym stawem. To jest dawne wyrobisko żwirowe, miejsce, gdzie kiedyś ta ekspansja człowieka była bardzo silna. Natomiast po zakończeniu tej eksploatacji przyroda z tym sobie świetnie poradziła. Gmina Stary Sącz w zeszłym roku to się zaczęło, natomiast w ciągu tych 2 lat zrealizowała tutaj projekt, którego celem było udostępnienie tego niezwykle bogatego ekologicznie obszaru dla zwiedzających, dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, dotrzeć w takie miejsca, które normalnie dotrzeć nie można. Zwiedzający mają do dyspozycji 400-metrową kładkę i 70-metrową zakrytą ścieżkę obserwacyjną. Są tu także 2 wieże z lunetami widokowymi. Sam obieg w związku z tym, sama kładka, jej przebieg jest tak zlokalizowany, żeby w stosunkowo najmniej inwazyjny, a jednocześnie dosyć przygodowy sposób poprowadzić człowieka od tego, co jest śladem, powiedzmy, cywilizacji, czyli drogi, jako takiej leśnej drogi przez teren ogarnięty przyrodą. To miejsce, gdzie możemy zobaczyć m.in. bobry, łabędzia niemego, różne gatunki ptaków, ryb i płazów. Znajdujemy się we wspaniałym miejscu. Mamy tutaj 3 formy tak naprawdę ochrony, które wchodzą na to miejsce. Jest otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego, jest południowo-małopolski obszar chronionego krajobrazu oraz tutaj kawałek dalej Natura 2000, także częściowo nawet wchodzimy w taki obszar. No przede wszystkim miejsce przepiękne, jest to łęk wierzbowy, wierzbowo-jesionowy. Jest to idealna interakcja fauny i flory po prostu. Koszt inwestycji to 1,5 miliona złotych, z czego 85% stanowi unijna dotacja. Stawy starosądeckie już zaczynają urastać do takiego szczególnego miejsca na mapie naszego regionu. A to jest kolejna tutaj niezwykle udana inwestycja i bardzo ciekawa, przyciągająca ludzi w to miejsce, a przecież wiemy, że na tym nie koniec, bo jeszcze jedna duża inwestycja nas czeka wokół stawów, całkowicie już teraz prywatna, i to będzie kompleks no, niezwykle atrakcyjny dla właściwie można powiedzieć całej Sądecczyzny. A położone obok starosądeckich stawów Bobrowisko będzie czynne cały rok, wstęp jest bezpłatny.